Cześć, witam serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w rejonach Kalisza, w grupie producentów Wanga. Dzisiaj tematem jest kapusta, nasza odmiana nowość z zeszłego sezonu, która została wprowadzona do sprzedaży, odmiana Koronata, odmiana późna, przeznaczeniem na świeży rynek, ale również po długim przechowywaniu nadaje się na kwaszenie. Będziecie mieli okazję zobaczyć, jak obiera się, jak przygotowuje się tą odmianę mechanicznie. Chodzi mi tutaj o obieranie powietrzem, przygotowanie na sprzedaż do marketu. Jesteśmy u Ciebie na hali. Obecnie przygotowujesz odmianę Koronata do sprzedaży. W jakim terminie ona była u Ciebie sadzona? 20 maj. W jakim terminie była zebrana? Początek listopada. W informacji, o których żeśmy wcześniej tutaj rozmawiali, to miałeś to w zagęszczeniu 67. Na 35. Czyli to jest jakieś 42 tysiące sztuk na hektar. Czy ta wielkość przy tym zagęszczeniu dla Ciebie jest odpowiednia? Trzeba będzie zwiększyć zagęszczenie, żeby troszeczkę ograniczyć jej wielkość, bo dużo główek trafia się powyżej 4 kg. Dla Ciebie waga taka optymalna to jest ile? 2,5-3,5 kg. Co dla Ciebie w tej odmianie jest ważne? No, żeby trzymała główka po obraniu kolor pod trzecim, czwartym liściem. No i łatwość w obieraniu, zdejmowaniu tych dwóch, trzech liści zewnętrznych do przygotowania. Już w sumie któryś sezon obierasz w ten sposób. Tak. Co Cię skłoniło generalnie do przejścia na ten system? Brak ludzi do pracy, no i szybkość przygotowania. W jakim czasie jesteś w stanie przygotować przy tym systemie powiedzmy tonę towaru? Zrobienie 24 ton przy 8 osobach, to jest w granicach tam 8 godzin. Czy do tego systemu musiałeś dobrać odpowiednie odmiany, czy generalnie wszystkie odmiany się do tego nadają? Każda odmiana ma inne pokrycie główki liściem, bardziej liście zachodzą, trudniej się obiera, dłuższy czas wtedy do przygotowania jest, nie? A możesz powiedzieć o Koronacie. Jak ta odmiana się właśnie zachowuje tutaj pod kątem i przechowywania oraz i później czyszczenia do sprzedaży marketowej? Luty to jest dopiero, no jak to się mówi, połowa sezonu przechowalniczego, no ale obierać się obiera bardzo dobrze i lekko się obiera. No, dużo szybciej się troszeczkę przygotowuje do sprzedaży, nie? Czyli na przyszły, w tym sezonie planujesz ją również u siebie w gospodarstwie? Uprawiać. Czyli będziemy robić większe zagęszczenie? Tak. Zagęszczenie 67 na... Na 30. Czyliśmy to będzie jakieś... 48. Nie ma żadnych oznak chorobowych czy czternastka. Jak ta odmiana tutaj się pod tym kątem u Ciebie w gospodarstwie w sezonie sprawdziła? No widać, jest czysta, nie? No... Byle tak było w każdym sezonie, to by było naprawdę dobrze i fajnie. Jaka waga w tej chwili jest? Tam możemy podejść do bani. Na zakończenie chciałbym Was zachęcić do zakupu odmiany Koronata. Koronata, odmiana, jeszcze raz przypomnę, około 140 dni do bardzo długiego przechowywania z przeznaczeniem na świeży rynek, polecane zagęszczenie. Jeżeli szykujemy główkę 2,5 do 3 kg, około 49 tysięcy na hektarze. Jeżeli chodzi o większą główkę do 4 kg, polecane zagęszczenie 42-43 tysiące na hektarze. Po przechowywaniu zielona nadaje się również na kwaszenie. Zapraszam, zachęcam, odwiedzajcie również nasze strony internetowe enzazaden.pl, nasz YouTube, nasz Facebook. Do polubienia, do zobaczenia w sezonie u Państwa. Zbieracie różne kapusty, jak tą kapustę się zbiera? Dobrze? Bardzo dobrze. Szybko, łatwo, przyjemnie, tak? Tak. Polecamy nasze nowości i zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami w terenie.